Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie dwie rzeczy związane z współpracą z Transformersami. Więc po pierwsze, odsłuchamy sobie nowej wiadomości w radiu od Optimusa Prime'a, a później udamy się do... już Wam powiem, gdzie się udamy, do Ruin Rumoru, gdzie wykonamy sobie krótkie zadanie związane z Transformersami. Więc bez zbędnego przedłużania widzimy się w grze. Okej, a więc jesteśmy już w grze i najpierw zaczniemy od znalezienia auta i wysłuchania nowej wiadomości na kanale Tajemnicza Transmisja. Jeśli się nie mylę, osoby, które były wczoraj na mojej transmisji, już słyszały tą wiadomość. Ja nie wiem, czy to gdzieś auto jest. Dobra. Tak, osoby, które były wczoraj na mojej transmisji, słyszały już tą wiadomość na pewno. Ale wysłuchamy sobie jej jeszcze raz. O, czemu? No bo możemy to, czemu nie? Okej, chyba źle wylądowałem. Myślę, że gdzieś auto będzie. Teraz znajdę auto i się widzimy. Okej, mamy tam już auto. W sumie niedaleko. Ja też mogłem od razu tu wylądować. No ale już trudno. Jak się stało, tak się stało. Tak, wsiadamy do auta. I szukamy stacji. Tajemnicza transmisja. Może wątpisz w ten sojusz, ale... Czekajmy. Tylko ona zna właściwą ścieżkę. Czekajcie, wsiądźmy szybko. Bierzmy te rzeczy. I siadajmy. Okej, słuchajmy. Jestem w kontakcie z tą, którą zwierz Slow. Może wątpisz w ten sojusz, ale... Tylko ona zna właściwą ścieżkę. No więc tak brzmiała wiadomość Optimusa, z której wynika, że skontaktował się on ze Sloan. I ma razem z nią jakiś plan dotyczący tej... katastrofy, o której mówił w poprzedniej wiadomości. Co ciekawe, Optimus wie, że my za bardzo jej raczej nie ufamy. Ale mówi, że powinniśmy. I ja jakoś tego nie kupuję chyba. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Ale dobra. Więc mamy wiadomość. Teraz udajmy się wykonać zadanie. Więc musimy udać się do Ruin Rumoru. Tam ich zostawię. I schodzimy tutaj na dół. Okej, weźmy to. I tutaj mamy już znacznik. To jest, wychodzi na to właśnie świątynia Optimusa Prime. Tutaj mamy logo Autobotów. Mamy aktywować kryształ. Zaktywujmy go. Zobaczmy, co się stanie. Jestem Optimus Prime. Zwracam się do mych sojuszników. Na horyzoncie czyha wielkie zagrożenie. Moc, która niegdyś wypełniała twą wyspę, przygasła, co przyciągnęło uwagę straszliwych wrogów. Musisz zmierzyć się z nieznanym. Odpowiedzi, których szukasz, są w bezwzględnej prawdzie, która cię tu zesłała. Nie trać ducha i do boju. Okej. On chyba mówił, dobrze rozumiem, on mówił o punkcie zerowym. Czyli... Podsumujmy sobie to.
moc. Która, moc, która niegdyś przepełniała tą wyspę, przygasa. Punkt zerowy przygasł. Wychodzi na to, że jest wyłączony. I to ściąga uwagę jakiegoś zła. Chyba, że ostatniej rzeczywistości. I po więcej odpowiedzi mamy udać się właśnie do punktu zerowego. Wiecie, czy my dostaliśmy jakieś nowe zadanie z tym związane? Nie. A, dobra. Udajmy się z ciekawości właśnie do punktu zerowego. Jest tu. Okej. Czyli no, wracamy do tematu punktu zerowego. Wiemy, że on przygasł i tak dalej. I coś nadciąga. Znaję życie, na pewno chodzi o ostatnią rzeczywistość. Kolejne już podejście do zniszczenia, odbicia punktu zerowego i w ogóle. Zobaczmy. Jest punkt zerowy. Ale czy już teraz coś przy nim mamy? Chyba nie. Dobra, czyli... I tyle. No, czyli tak jak mówiłem, to jest takie po prostu szybkie zadanie, które daje po prostu nam właśnie jakieś rzeczy fabularne. Dobra, to nawet nie będę do lobby wychodził. Raczej nie ma... No nie ma już co więcej mówić. Myślę, że wszystko sobie powiedzieliśmy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.